Wywiad z Łukaszem Olkowiczem. Zapraszam. Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj, cześć. Słyszymy się dobrze. Mam pytania do Pana tutaj przygotowane na teczce. Tutaj mam ściągi zapisane, bo sobie wypisywałem te pytania. No to jest taka seria, właśnie jest Pan moim gościem w pierwszym odcinku serii, gdzie zadaję pytania dziennikarzom, głównie o dziennikarstwie, czasami też o wątkach piłki nożnej i coś w tym stylu. Może na początku. Wiadomo, że Pana mama jest nauczycielką języka polskiego, tata nauczycielem wychowania fizycznego. Czy to właśnie stąd wzięła się Pana pasja do dziennikarstwa sportowego, bo wydaje się, że droga idealna jest do tego zawodu? No tak, powiem Ci, że tak, że skrzyżowanie tutaj syna nauczyciela WF-u i nauczyciela i polonistki, więc tak pół żartem, pół serio oczywiście. Mama chciała, żebym czytał książki, a tata gdzieś mnie widział na boisku, więc muszę przyznać, że chyba więcej czasu spędzałem na boisku. Gdzieś tam książki czytałem, ale jednak to boisko ciągnęło mnie jako dziecko. No i dużą też rolę wydaje mi się, że tu odegrał mój starszy o 7 lat brat, bo on jako pierwszy był dziennikarzem, pracował w Przeglądzie Sportowym, no i tak myślę, że trochę się na nim wzorowałem. On już z dziennikarstwa odszedł, natomiast ja zostałem i tak sobie nawet nie wyobrażam dalszego życia bez dziennikarstwa. Po prostu tutaj się odnalazłem, tutaj mogę się realizować, mogę się spełniać, więc no bardzo sobie chwalę dziennikarstwo, ale tak rzeczywiście zawsze powtarzam pół żartem, pół serio, że jako syn nauczyciela WF-u i polonistki, no to musiał być dziennikarz sportowy. Tak jest. A może zapytam, jakie były Pana początki dziennikarstwa? Jak to Pana wyglądało, kiedy narodziła się taka prawdziwa już pasja do dziennikarstwa? Kiedy Pan poczuł, że właśnie musi Pan zostać dziennikarzem sportowym? Miałem 16 lub 17 lat, już tak dokładnie nie pamiętam. Byłem jeszcze w liceum. Grałem jeszcze w piłkę. Grałem w piłkę w juniorach Orląt Łuków, ale gdzieś tam powoli spoglądałem w kierunku dziennikarstwa. No i tak w końcu też trochę za namową brata, trochę się na nim wzorują. Zacząłem pisać do Przeglądu Sportowego, ale nie o reprezentacji Polski, o Legii Warszawa czy Lechu Poznań. Były wtedy takie strony lokalne i uważam, że to była dla mnie świetna szkoła, czyli jakby opisywałem kluby czwartoligowe, piątoligowe, czasami A-klasowe. No i tutaj w obrębie Warszawy gdzieś sobie jeździłem i wysyłałem te teksty do Przeglądu. One trafiały tylko tutaj na okręg mazowiecki i tak były moje początki. Natomiast sobie bardzo, bardzo je chwalę, bo uważam, że dużo mi dały, że pozwoliły mi gdzieś tam poznać tę piłkę od podszewki, od tego dołu piramidy. No i później gdzieś tak stopniowo pamiętam, jak się cieszyłem, że już mogę opisywać trzecią ligę, Okęcie Warszawa, na mecze GKP Targówek. No i tak trzecia liga, druga. No i tak wydaje mi się, że ta droga bardzo ja ją sobie chwalę, czyli od razu nie zostałem rzucony na takie bardzo, bardzo głębokie wody, tylko sobie stopniowo poznawałem piłkę od tych najniższych szczebli. Aż do reprezentacji. Aż do reprezentacji. Aby zostać dziennikarzem sportowym, wystarczy mieć tylko pasję, czy umiejętności humanistyczne też wchodzą w grę, bo wiadomo, dziennikarz sportowy to jednak na pewno trzeba umieć pisać rozprawki, komentować mecze, dobrze się wysławiać, to na pewno humanistyczne umiejętności też wchodzą w grę, ale czy jednak pasja odgrywa bardziej rolę pierwszorzędną, czy jednak umiejętności humanistyczne? No jakieś umiejętności trzeba mieć takie, żeby te zdania potrafić złożyć. Natomiast dla mnie najważniejsza jest pasja. Najważniejsza jest pasja nie tylko w dziennikarstwie, ale w tym, co się po prostu robi w swoim zajęciu. I tutaj to jest taki dla mnie podstawowy budulec tego, żeby iść na przyszłości, robić postęp, żeby się nie wypalić. Może to u ciebie to jeszcze jest daleka droga, ale starsi dziennikarze czasami zdarza się, że się po prostu wypalają i gdzieś tam tej pasji zaczyna brakować, więc ona jest tutaj naprawdę niezbędnym składnikiem do tego, żeby pracować w dziennikarstwie. Ja pamiętam, że właśnie to, jak się u mnie ona objawiała, że pamiętam właśnie mając 16 czy 17 lat w sobotę wsiadałem w jakiś PKS, tam były później ze dwie przesiadki
żeby dotrzeć na mecz tej czwartej ligi, napisać dosłownie z niego tyle, tyle się ukazało w gazecie, wrócić tym PKS-em lub jak nie udało mi się zdążyć na ostatni PKS, to wyjeżdżał po mnie mój szwagier, bo już nie miałem jak wrócić do domu, bo to ten autostopny autobus uciekł i uwierz mi, że jak to się ukazywało w poniedziałek, ta relacja malutka w przeglądzie sportowym, to ja byłem najszczęśliwszy na świecie. No, myślę, że niewiele osób na nią zwracało uwagę, ale dla mnie to była pełnia szczęścia, że jest, że tam byłem, że mogłem opisać ten mecz. A czy pana syn Patryk też chce iść w ślady dziennikarstwa, pana ojca w dziennikarstwo? Na razie nie. Na razie Patryk o tym nie myśli. Gdzieś się realizuje na boisku, tak jak ja. Ja też jeszcze chyba w jego wieku nie myślałem o dziennikarstwie. Bardziej myślałem o tym, żeby zostać piłkarzem, no bo to jest chyba najczęstsza droga dla chłopców, ale tak samo doceniam tutaj, bo śledzę twoje losy, że chcesz być dziennikarzem i bardzo, bardzo fajnie, że w tak młodym wieku zaczynasz. Natomiast Patryk jest akurat teraz gra mecz, więc to chyba wskazuje, że na razie widzi siebie na boisku. No dobrze. Mam też parę pytań od widzów na moim kanale. Na przykład, co najbardziej podoba się panu w pana pracy, a co najmniej? Najbardziej to mi się podoba kontakt z osobami. No, dla mnie to był duży szok na początku, jak mogłem poznać te osoby, jak zaczynałem w dziennikarstwie, te, które znałem z telewizora, no moich nawet idoli bym powiedział i nagle ja sobie z nimi rozmawiam i mogę im zadać pytania, mogę coś zapytać o to, co widziałem w telewizji. Dużo odsłonili, wpuścili mnie tu za kulisy, więc to jest dla mnie najprzyjemniejsze w pracy. Po prostu ten kontakt z tymi osobami. Teraz już wiadomo, że gdzieś tam jestem coraz starszy, piłkarze są młodsi ode mnie. Natomiast cały czas gdzieś ten kontakt sobie cenię po prostu z piłkarzami, z trenerami, z działaczami, no po prostu, żeby poznać zakulisowo piłkę nożną. Natomiast co jest najtrudniejsze, może najnudniejsze jest w mojej pracy dziennikarza piszącego, to jest spisywanie wywiadu, bo rozmawiasz z kimś 2 godziny, to sobie kodujesz w głowie, a ty to jeszcze musisz 2 godziny później przepisać po prostu na papier, a ja jeszcze mam taki zwyczaj, że ja wpisuję słowo w słowo i to naprawdę, to jest dużo, bardzo czasochłonne, bo czasami jakieś westchnięcie, jakieś takie zdanie, może być szyk wyrazów przestawiony, ale to świadczy o tej osobie, dlatego ja chcę mieć zachowany oryginał w czasie tej rozmowy już na papierze tego, o czym my rozmawialiśmy, więc u mnie to jest po prostu razy 2, czyli tak już sobie przeliczam, jak jest 2-godzinna rozmowa, to po prostu później 4 godziny samego spisywania, no i później jest to, co ja nazywam szlifowaniem, redagowaniem, czyli no taka dla mnie z kolei najprzyjemniejsza już tej pracy nad tekstem, czyli po prostu układanie takich puzli, czytanie na głos sobie, żeby to wszystko pasowało zdanie po zdaniu, żeby ta kompozycja miała sens i była atrakcyjna, więc to jest najprzyjemniejsza, a ta najnudniejsza to spisywanie, no ale no nic tutaj tego nie przeskoczę. Dobrze. Jednym z pytań od widzów było też, czy miał pan okazję czytać książkę W grze Małgorzaty Domagalik? Napisał pan 3 książki, czy mógłby pan coś powiedzieć o tej przed momentem wspomnianej? Nie czytałem, a nie mam zwyczaju wypowiadać się o książkach, których nie czytałem, czy nawet wiem, że są. Pojawiały się fragmenty, ale no też, no nie będę się po prostu wypowiadał, byłoby to nie fair. Z książek mogę polecić tę, którą czytam z czystym sumieniem, mogę polecić W krainie piłkarskich bogów o Polakach we włoskiej Serie A, napisaną przez 2 komentatorów Eleven, także ją z czystym sumieniem polecam i myślę, że się ta osoba, która ją kupi, przeczyta, nie zawiedzie się na pewno na tej książce. Dziś gra też nasza kadra. No, widzowie oglądają to w poniedziałek, ale może pan krótko powie o tym, jak widzi pan dzisiejszy mecz. Wiadomo, że z Finlandią zagraliśmy, może być, że nieźle, był pressing, o to właśnie chodziło, no ale jednak teraz silniejsi Włosi, no i czy dzisiaj możemy myśleć bardziej pozytywnie, czy jednak Włosi będą mocniejsi od nas? No właśnie tutaj musimy przewidzieć to, jak się ten mecz potoczy, czego ja się spodziewam. Po tym meczu, czego oczekuję, to takie właśnie otwartej gry, bo bardzo trudno mi się oglądało reprezentację Polski w Holandii, w Amsterdamie i gdzieś to cały czas mam z tyłu głowy, że reprezentacja zdecydowała się aż na taką ultra defensywę
Nie wiem jeszcze, jak zagramy z Włochami, ale mam nadzieję, że to nie będzie aż tak głęboko cofnięta reprezentacja. Ja sobie zdaję sprawę, że my nie możemy pójść na wymianę ciosów z Włochami, bo mamy po prostu słabszych piłkarzy i to przegramy. Natomiast taka drużyna przyczajona, ale właśnie podchodząca wysokim pressingiem, gdybyśmy ją zobaczyli z Włochami, no to ja byłbym szczęśliwy, nawet kosztem wyniku. Nawet my możemy ten mecz przegrać, natomiast nie chować się za podwójną kardą, bo chciałbym, żeby ten mecz z Włochami dał nam odpowiedź, gdzie jest nasza reprezentacja, bo ta Finlandia, no nie, my nie możemy się aż tak, należy ten wynik docenić z Finlandią, ale nie ma co się ekscytować i tak patrzeć na reprezentację, ale też twarz reprezentacji to moim zdaniem też nie pokazała ona swojej twarzy w Holandii, więc my tak naprawdę po tej przerwie covidowej nie wiemy, w jakim miejscu jest reprezentacja i mam nadzieję, że jak będziecie to oglądać, to będziemy znali odpowiedź albo część odpowiedzi na to pytanie, gdzie jest nasza kadra. To może jeszcze na szybko. Jaki pan obstawia wynik? Może zobaczymy, bo widzowie oglądają to w poniedziałek, czy któryś z nas bardziej trafił. Ja od siebie, ja myślę pozytywnie, obstawiam 2-1 dla biało-czerwonych, chociaż będzie ciężko. Mam nadzieję, że Polacy właśnie wyjdą wyższym pressingiem, nie będą się bali Italii, ale jednak zaryzykują. No i wygramy ten mecz, bo jednak to jest to ważny mecz, bo jesteśmy bodajże trzeci w grupie. W Ligi Narodów wiadomo, że to jest taki bardziej turniej przedsezonowy, taki bardziej sparingowy, ale też jednak jest dosyć ważny, bo mierzymy się z dobrymi drużynami, a przed Euro jest to ważne. No to ja postawię też trochę tak optymistycznie, ale remis. Remis naszej reprezentacji i mam nadzieję, że po dobrej grze. No to dziękuję bardzo. To był wywiad z Łukaszem Olkowiczem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu, że zgodził się pan przyjąć moje zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Do zobaczenia.